Witam Was serdecznie. Myślałem, że dzisiaj porozmawiamy sobie na temat jakichś szczegółów tego, co się działo w Anglii, w Londynie. Myślę oczywiście o Delanie White'cie, natomiast ten statement, czy to oświadczenie krótkie, które zamieścił Delan White, niczego nam nie wyjaśnia, poza tym, że zostaliśmy postraszeni adwokatami. A wiadomo, że tu chodzi o miliony. Natomiast wszystko, co się dzieje wokół tej walki, jest po prostu tragiczne. Od tego zacznę, później trzy walki, które warto zobaczyć. Tak naprawdę to warto zobaczyć tylko jedną z nich, no ale są trzy, walczą dobrzy pięściarze, przynajmniej po jednej stronie, w dwóch z nich, więc omówię wszystkie trzy. Natomiast zaczynam od White'a. A sytuacja, zamiast się wyjaśniać, się zagęszcza, padają nazwy środków dopingujących, które zostały wykryte u Delana White'a, natomiast te wszystkie wytłumaczenia, które słyszymy od ostatnich 24 godzin, no nie wiem, chyba nie mają sensu. Widać było wyraźnie w tej wypowiedzi, której udzielił Eddie Hearn, że on sam się zastanawia, jak z tego wszystkiego da się jakoś wybrnąć. Przypomnę, we wczorajszej wypowiedzi, on w tej chwili jest w Teksasie na walce doskonałej, zresztą Hooker kontra Ramirez, powiedział, że to nie było tak, że czekano do końca z przekazaniem informacji wszystkim dookoła, a to informacji nie przekazano, dlatego że po wykryciu czegoś, właściwie nie, jak się ogląda ten wywiad, to jedno słowo, którego nie używa, właściwie dwa słowa, których nie używa Eddie Hearn, to jest wykryto. On mówi, że w tej wypowiedzi mówił, że komisja angielska badająca doping z ramienia amerykańskiej WADA, czyli w tym przypadku UKADA, miała pewne wątpliwości i pytania, które zostały na spotkaniu przed walką z Rivasem wyjaśnione. Zwróciliście uwagę na sposób sformułowania, pewne pytania, nie pada słowo testy, pozytywne, nic. Pewne pytania. Odbyło się spotkanie, na którym Eddie Hearna ani przedstawiciela Matchroom Boxing nie było. Spotkanie pomiędzy ekipą zawodnika, który miał absolutnie wszystko w tym momencie do stracenia, bo w przypadku Delana White'a kolejne przyłapanie go na niedozwolonych środkach dopingujących oznaczałoby czteroletnią dyskwalifikację, no praktycznie koniec normalnej kariery dla tego zawodnika. W każdym razie to spotkanie się odbyło i cytuję jeszcze raz, bo to jest jedyne, co w tym momencie mamy. Wszystko zostało na tym spotkaniu, to Eddie Hearn, wyjaśnione, więc walka odbyła się, bo niby dlaczego miała się nie odbyć. W tym momencie również Eddie Hearn zwraca uwagę na fakt, że na to, o co oburza się bardzo Rivas, że nie było o czym informować Rivasa, skoro panowie, czyli komisja UKADA i ekipa Delana White'a, samym Delanem White'em wszystko sobie wyjaśnili, no bo nie ma o czym mówić, skoro nie ma tematu. No oczywiście nie muszę wam tłumaczyć, że to jest ultra śliskie wszystko maksymalnie, no bo wystarczyło powiedzieć, nie było żadnych niedozwolonych środków dopingujących, game over i tak dalej. Natomiast tego się nie doczekaliśmy ani od Ediego Hearna, który między innymi stwierdza również, że on nie mógłby tej walki odwołać, ponieważ on nie jest władny, a przede wszystkim nie było żadnych powodów. Dzisiejszy piątek, nagrywam to, dzisiejsze wyjaśnienie Delana White'a niczego nie wyjaśnia, praktycznie trzy słowa, że się po prostu bardzo źle czuje, że wszyscy go oskarżają. A adwokaci pracują nad tym bardzo mocno, nie wiem, i z jednej i z drugiej wypowiedzi Eddie Hearna i Delana White'a wygląda, że adwokaci pracują bardzo mocno, żeby, nie wiem, jakieś pozwy przeciwko ludziom wysyłać, przeciwko dziennikarzom, w tym przypadku przeciwko, podejrzewam, głównie Thomasowi Hauserowi, który pierwszy podał informacje na ten temat, podał również dzień później nazwy tych niedozwolonych anabolików. Także
Nic nie wiemy, poza tym, że no tutaj sprawa idzie nie o miliony, tylko o dziesiątki milionów i o przyszłość, ponieważ jakakolwiek w tej chwili wpadka typu gościu był na niedozwolonych środkach, ale zdecydowaliśmy się, że może walczyć, no nie powiem, że może oznaczać koniec firmy Matchroom Boxing, bo na pewno tak nie jest, natomiast stawia pod znakiem zapytania wiele rzeczy. Mówiłem, w Stanach Zjednoczonych jakiekolwiek testy, to są jakiekolwiek testy. Przed jeszcze próbką B. Natomiast nie wiadomo, czy ta próbka B w ogóle będzie. Z tego, co mam informację z Ameryki, to żadnej próbki B nie będzie, ponieważ nie było tematu od początku. Znaczy, temat był, ale panowie sobie wyjaśnili. Ja nie wiedziałem, że można wyjaśniać kwestie antydopingowe na zasadzie, słuchaj, no bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, no wygraliśmy coś u ciebie. A nie, to tam, to nie było nic specjalnego nie było. A, no to w porządku, nie ma problemu, walczysz i tak dalej, ty jesteś cool gość, jesteś jednym z nas, nie wiem. Mijają trzy dni i zamiast wiedzieć więcej, wiemy mniej, bo na pewno nie więcej. Także spokojnie czekamy, Andy Ruiz Jr. potwierdził, że nie ma zamiaru nigdzie jechać. Szef Mayweather Promotion powiedział mu, słuchaj, w ogóle to nie ma sensu, po co będziesz tam w ogóle jeździł. Deontay Wilder poskakał po Dylanie White'cie, przypominając, że to już jest drugi raz, kiedy został złapany. No co z tego wynika w takich faktach bezwzględnych? No na razie nic. Na razie czekamy i wiemy tylko jedno i tu się w 100% zgadzam. To chyba Matthew McLean napisał, że obawiam się, że w boksie będzie coraz gorzej, ponieważ no, zawodnicy rozumieją, że jeśli ty nie bierzesz nic, a rywal bierze wszystko, no to twoje szanse spadają o 50%, czyli zgadzam się w tym momencie z byłym naprawdę dobrym angielskim pięściarzem, że to będzie coraz gorzej, a nie coraz lepiej, dopóki się nie wyczyści do zera. Dopóki nie będzie, i to jest chyba jedyny, najlepszy sposób, dopóki powiedzieć, jesteś złapany rok. Drugi raz jesteś złapany 4 lata. Sam Eddie Hearn powiedział, to są bardzo interesujące słowa, że według niego pięściarz, który został złapany 2 razy, powinien być dożywotnio zdyskwalifikowany. Czyli w tym przypadku Dylana White'a, biorąc pod uwagę słowa jego promotora, oznaczałoby to dożywotnią dyskwalifikację. To tyle na razie, jeśli chodzi o ten temat. Najlepsza walka podczas tego weekendu, Hooker kontra Ramirez, 26-0 kontra 24-0, 17 KO kontra 16 KO plus dwóch bardzo, bardzo dobrych pięściarzy. To nie są tylko KO zrobione na kimś tam, tylko to są KO zrobione na naprawdę bardzo dobrych rywalach. Nie mam pojęcia, kto tę walkę wygra. Nieznacznym faworytem jest tutaj Ramirez. Mi się wydaje, że kwestia doświadczenia. Hooker jest nieprzewidywalnym pięściarzem. Popatrzymy na niego, popatrzymy na ten wzrost, zasięg ramion w ogóle niesamowity w tej kategorii wagowej. Tutaj są, walka jest o dwa tytuły mistrza świata, WBC i WBO w super lekkiej. No to w ogóle gość ma przepraszam, gabaryty jak z ciężkiej. Nie, że jest gruby, tylko wysokość, zasięg ramion, wzrost i tak dalej. Można by pomyśleć, że to jest pięściarz, który będzie walczył tylko na dystans, odskakiwał, zmieniał pozycję, natomiast no, Hooker jest nieobliczalny. On się może zacząć bić na przykład w każdej chwili i pokazał to z wieloma pięściarzami. Sosedo, no trudno w ogóle w cokolwiek zakwalifikować pięściarza, który tak wygląda i tak walczy. Każdy cios bardzo mocno bije. Jeśli chodzi o Ramireza, absolutnie stalowy człowiek. Nie do ruszenia, nic go nie rusza, taktyka swoja, robię swoje. Trzecia obrona tytułu, ostatnia z Jose Zepedą, doskonałym leworęcznym pięściarzem z Meksyku, ledwo, jeśli chodzi o Ramireza. Tam był split decision, czyli niejednogłośna decyzja, oglądałem walkę, nie pamiętam, jak ją komentowałem wtedy, później, ale to absolutnie mogło pójść w drugą stronę, To samo jeśli chodzi o Hookera, bardzo słaba walka z Lepierre, to taka zupełnie bezsensowna. Zresztą sam przyznał, że się kompletnie do niej nie przygotował, no ale to jest jego problem. Nie mam pojęcia, jak to może pójść, ale ponieważ
ponieważ uważam, że Hooker jest ciągle takim pięściarzem, którego troszkę ludzie nie doceniają, pomimo to, że nie jest faworytem u Bokmacherów, u mnie jest faworytem na zwycięstwo na punkty, dlatego że niesamowite zasoby energii plus precyzja ciosów zaważy. Doskonała walka, naprawdę rewelacyjna walka, unifikacyjna. Pięściarz numer 3 z pięściarzem numer 4 na świecie, no, oby takich walk więcej. Odwrotnością, kompletną odwrotnością tej walki jest pojedynek Gervonta Davisa z Ricardo Nunezem. Gervonta Davis, nie wiem, pierwsza dwójka, trójka, może jeszcze Berhalt oprócz niego w tej kategorii wagowej najlepszych na świecie. Ricardo Nunes, nie wiem, gdzieś koło 30-40 miejsca na świecie. Ostatnią walkę zapisałem sobie. Ricardo Nunes przeskakuje z gościa z rekordem 22-32. Taki był ostatni dorobek rywala Nuneza. Przeskakuje na Gervonta Davisa, który wszystkich nokautuje. Typy bookmacherów za $100 postawione na Gervonta Davisa można wygrać jeden. Także jak chcecie wygrać $100, to musicie postawić, nie wiem, 10 tysięcy. Jakoś tak. Czyli wiadomo, w którą stronę to pójdzie. No i wreszcie walka Farmer kontra Frenois. Piąty kontra 55. Walka dwóch gości, którzy mają zerową siłę ciosu. No bo jak popatrzymy sobie na to, dla mnie, nie wiem, czy to nie jest jakaś księga rekordów Guinnessa, poważnie. A musiałbym sprawdzić, natomiast wierzę Was, Farmer doskonale znany, Szczurkowi, przegrał z naszym pięściarzem. 29 walk, 6 wygranych przez KO. Jest mistrzem świata. Ja myślę, że to jest księga rekordów Guinnessa, że nie było pięściarza, który był mistrzem świata, mając tak mały procentową liczbę walk wygranych przez knockout. Ja myślę, że to jest. Czyli 29 walk, 6 wygranych przez knockout. Kontra Frenois, który wygrał 46 walk, tylko 12 wygranych przez knockout. Czyli podliczamy 29 plus 46, no to jest 75. 75 walk i tylko 18 knockoutów między tymi panami. Dwóch leworęcznych pięściarzy. Mówi się o tym, że Gervonta Davis, że walka została zrobiona tego samego dnia, dlatego że zobaczymy walkę Gervonta Davis kontra Farmer, Tevin Farmer. No zobaczymy, ja myślę, że Farmer tą walkę z Frenois no wygra, natomiast no tutaj szokiem jest, nie sprawdziłem jak to jest u bookmacherów, szokiem jest gdyby ta walka zakończyła się przez knockout. No to podejrzewam, że można zarobić pieniądze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się tutaj postawi na jakiś knockout, bo inaczej to tego zupełnie nie widzę, bo co będziemy tutaj oglądać? Będziemy oglądali dwóch facetów, którzy mają dobre szczęki, bo i Farmer i Frenois mają. Frenois podejrzewam ma nieco lepszą szczękę. Jeden i drugi bije bardzo precyzyjnie, to będzie takie, nie powiedziałbym macanie, ale to będzie nieuczciwe w stosunku do tych, którzy nie mają ciosów, no ale tutaj jakichś specjalnych emocji się nie spodziewam. Chociaż niech nas panowie zaskoczą, niech to będzie jakaś wielka rzeźnia pięściarska, zupełnie w to nie wierzę. Także mamy trzy walki. Hooker Ramirez to w Teksasie i Farmer Frenois, to jest ta sama gala Matchroom Boxing. No i w Baltimore, swoim rodzinnym Baltimore, jeden z najlepszych pięściarzy młodej generacji, zaledwie 24 lata, Gervonta Davis kontra pięściarz, no, który nie powinien tam być. Natomiast dla wszystkich wielkich fanów boksu absolutnie ta walka Hooker Ramirez jest obowiązkowa. Naprawdę, jeśli macie poświęcić 30 minut na boks, to zdecydowanie jest ten pojedynek. Z takich dodatkowych rzeczy, które o których zawsze mówię, wiemy już, że Telewizja Polsat pokaże walkę Adama Kownackiego. Bardzo ciekawe wypowiedzi Chrisa Arioli dotyczące tego pojedynku i chyba takie jak w 100% myślimy. Oczywiście będzie nieporównywalnie więcej na ten temat w przyszłym tygodniu. Ja wylatuję za kilka godzin do Los Angeles
inna gala, mniejsza, natomiast bardzo, bardzo obiecujący pięściarz Serhii Bohaczuk z Ukrainy, 14 walk, 14 nokautów. Może mi się uda wyrwać albo trenera, albo samego Chrisa, no bo będę w Kalifornii, gdzie oni również będą, natomiast no nie wiem, bo jestem tam krótko, teraz postaram wam się coś pozbierać. Bardzo interesująca wypowiedź i jedyna prawdziwa Chrisa Rowley, zapytany przez Briana Campbella z Fox Sports, jaka jest taktyka na Kownackiego. Powiedział, najlepszą obroną jest atak. Przeciwko Adamowi Kownackiemu nie można się bronić, trzeba iść do przodu. Fajne też zdanie, że jestem przekonany, że kiedyś Adam Kownacki dojdzie do walki o Mistrzostwo Świata, może zostanie mistrzem świata, natomiast gwarantuję wam, że ja nie będę tym, który mu to ułatwi. Nie będę takim, w Ameryce się tym mówi, stepping stone, czyli takim schodkiem, po którym on się wepchnie, sam Adam. Jak zawsze pełna kultura, natomiast stwierdzenie, nie ma innej taktyki, nie ma innej opcji niż wygrana przez knockout, do tego już nas przyzwyczaił. Jest przekonany, że ten sposób walki, który ma Chris Areola, nie przeszkodzi mu, ale wprost przeciwnie, pomoże mu w trafianiu jeszcze większej liczby ciosów. On trafi i ja trafię, on padnie, ja będę ciągle stał. Taka jest opinia Adama Kownackiego. Dziękuję wam bardzo. Postaram się nagrać, jak będę mógł, nie wiem, czy w niedzielę, czy w poniedziałek, dopiero w poniedziałek wracam z Los Angeles, natomiast możecie liczyć na absolutnie pełen przekaz, jeśli coś się będzie ciekawego działo, jeśli pojawią się ci adwokaci z tymi informacjami dotyczącymi tego, co się działo podczas tego spotkania, kiedy panowie z UKADA i panowie z ekipy Dillian White'a sobie wszystko wyjaśnili, to ja będę się starał podać wam to z odpowiednim komentarzem, prawdziwym komentarzem, moim komentarzem, tak szybko, jak to tylko możliwe. Na razie pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów, dosyć interesujący, jeśli chodzi o liczbę vlogów. Temat dla mnie, jeszcze raz dziękuję za te 20 tysięcy i do następnego, najlepszego.